Siemaneczko, z tej strony Piorun Burza Elektryk. Jeżeli mówimy coś o koparce kryptowalut, to szczerze to ja mogę kurde ze swojego superkomputera na Linuxie zrobić koparkę kryptowalut. Tu jest Intel i9 10 generacji, 10900, 10 rdzeni, 20 wątków, maksymalne taktowanie 5,20 GHz. A to mamy NeoFetch i tak to wygląda. Mogę z tego komputera sobie spokojnie zrobić koparkę kryptowalut i ona by napierdalała Ethereum jak głupia. Tylko po co mam marnować sobie swój superkomputer? Tak, żeby dobić Windowsiarzy. Linux. Może być widać, proszę, Linux Inside. Więc tak to wygląda. 32 GB RAMu, RX 580 tu jest. Jest dokładnie widoczne. Proszę bardzo, przybliżę, jeżeli ktoś by dalej nie wierzył. i9 10900 od Intela. Tak, zrezygnowałem z Windowsa, bo powodował u mnie konflikty z kartą graficzną, a mianowicie sterownik Microsoftu od karty graficznej gryzł się z oprogramowaniem karty graficznej od AMD, więc po prostu się wkurwiłem i wyjebałem Windowsa. I więcej Windowsa żadnego, jakiego, czy 7, czy 8, czy 10, czy XP, czy 98 nie postawię. Tylko będzie Linux, nie Windows, bym się znowu walnął z tym. Więc widzicie, tak to wygląda. I co tu mówiłem do akceleratora graficznego? Tak, polecam akceleratory graficzne do właśnie koparek kryptowalut, bo są o wiele wydajniejsze niż karty graficzne. A jeżeli nie potraficie składać koparek kryptowalut, to poczytajcie książki o tych rzeczach. Są książki i poradniki PDF w internecie, jak zbudować od zera koparkę kryptowalut. Ja mam tu książki o Linuxie. Proszę, bezpieczeństwo systemu Linux w praktyce. Jak robić, żeby się nie narobić, a przy okazji jeszcze na tym zarobić. Czyli w moim przypadku, jak zrobić, żeby się narobić, nie zarobić, a bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobra. Oczywiście tu trochę mniej pamięci RAM widzi, dlatego że tutaj przeznaczyłem 2 GB na wbudowaną kartę graficzną w procesor. No, ktoś się ostatnio pytał, czego ja słucham sobie. Tego sobie słucham. Jest to zajebista muza i mam całą playlistę. Dobra, trzymajcie się, miłego dnia.